Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Marcin, witam was w kolejnym odcinku Simsów Dwójki. Dawno nie było, wiem. Starałem się. Co ten pies odpierdziela? Ty gnoju, jak śmiesz. Nieważne, niech się tarza w tym. Walić to. Weź resztki jak wstaniesz. Albo nie. Wstaniesz, to weźmiesz prysznic i weźmiesz resztki. Matka jest okej. Okay. Ojciec też. Wszyscy śpią. Niech się śpią. Przyspieszymy sobie. Młody będzie mieć koszmary, bo higiena, zabawa jemu spadła. Prawie, że na maksa. No, spadła jemu, więc będzie mieć koszmary. Co ty robisz? Dobrze. Możesz sobie pobyć. Tak. Za chwilę wszyscy wstają. Moment. Ty na którą masz do pracy? Na 15. Ty nie masz pracy, to tam wiesz. Wstawaj. Ty na 7. A, dzisiaj sobota. To śpi dalej. Walić to. Wyśpi się. I weźmiesz sobie. Robot sprząta, jest git. Tylko mi nie nawal znowu jak przedtem. No. Luna ma dzisiaj wolne, super. Nie widzę, który mamy poziom, bo mi znaczek Akszyna zasłania. Fuck this shit. Ale nie wiem. Który my mamy? A jest, poziom 4, dobra. Jest git. O, wstałaś. To dobrze, to idź się. Weź, wytrzyj podłogę. Weź kąpiel z bąbelkami. Chcesz zrobić garnek. Sklepu dzisiaj nie otwieramy, bo po co? Wyrzuć wazę. Dobra. Potem rób co chcesz. Jak ten. Ale już wstawaj zresztą. Weź resztki. Też wstawaj. Ty. Do pracy chciałbyś iść. Przestraszyłeś się własnej żony? Ty dzisiaj masz do pracy. Powiadasz, kolego. Co pies robi? O, pies je. Pies je i wyje. Pochwal za jedzenie karmy. Pochwal za jedzenie karmy. Tak, i teraz do góry, tak. Mhm. Tak, tak. Ty co ty możesz... Aha. Miałeś iść robić to, wyrzucić. No. Będzie coś jeszcze do żarcia? Będzie. Dobra, to weź miskę. Co ty chcesz? Co ty wyłudzasz? Wpierdzielaj psie. Tak. Nie wymuszamy od nikogo. Weź później pooglądaj. Aha. Weź masowa produkcja. Komplety do herbaty. Niech będzie. Niebieskie. Trochę na tym stracimy kasy, ale co tam już nam spada? Obecna pensja spada nam niczym. Cholera jasna. Apaja? Dobra. Dziecko. Dobra, ty ten. Ty później weźmiesz posprzątacz. A, sprzątaczka posprząta, jak miło, że jesteś z nami, sprzątaczko kochana. I weźmiesz później prysznic. Znaczy się, weźmiesz później idziesz. Mam nadzieję, że nie pójdziesz. No, już myślałem, że poszłaś. Nie, 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 nie. Weź odłóż resztki. I weź kąpiel. Z bąbelkami. Dobrze. Mam nadzieję, że nie usłyszeliście, musiałem sobie poprawić mikrofon. Od razu możecie słyszeć, że mam inny głos, wyraźniejszy. Nie taki jak przez telefon. Jakie bansy, ja nie mogę. Dobra, później fajnie, wszystko posprzątane. Odwróć to. Tak ma być.
Tu możemy położyć te komplety. O, mamy jakąś wazę, to sprzedajmy. Mamy robota. I tak nic nam to nie daje. Chyba zrezygnuję. Co się stało? Aha, ona idzie. Spoko. Spoko, idź se, kobieto. Co ty chcesz? Sprzedawać lemoniadę? Spoko. Tylko weź... Sprzedawaj lemoniadę. Tak. Sprzedawaj lemoniadę. Nie mamy żadnych pracowników, a to smutne. Dobra, rób dalej. Ty jak ten, tu pojedziesz do pracy, ale ty masz na 15. To za 2 godziny. Jesteś na pierwszym poziomie gracza. Chyba. Jakie jest twoje pragnienie życiowe? Stać się planistą miejskim. A. No to weź... idź do gabinetu tutaj i poszukuj pracy jako... ten. Bo już nie pamiętam, co było w poprzednim odcinku w ogóle. Jestem... po prostu... zapominam wszystkiego. Zapominam. Jestem po prostu zapominalski. Później weź wyłącz, bo po co nam ma zżerać prąd i przychodzą rachunki droższe, dziennikarstwo nie. Edukacja nie. Nie, wywiadu nie chcę. Też nie chcę medycyny. Chyba nie będzie, przestępca. Nie ma, to będziesz musiał pracować jako gracz na razie i sobie poglądaj telewizję. Dobra, skończ. Znaczy zrób to do końca i skończ. No, no luzik. Kto to przyszedł? Słucham panią. Sklep zamknięty tym razem. Słucham bardzo, słucham, słucham. Kim ty jesteś w ogóle? Danuta Ryba. Spoko. O, twoja kreatywność jest inspirująca dla wszystkich. I sprawiasz, że świat staje się, jest piękniejszy, Klementyna. Przybywam, aby zaproponować ci członkostwo w studio artystycznym. Studio artystycznym Moja Muza 2. Gdzie żywe kolory i rękodzieła, co spotkasz na każdym kroku. O, fajnie. Fajno, fajno. Mamy wejściówkę do tajnej parceli. Nieźle. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Weź się później wykąp. Weźmiesz resztki. Albo coś podasz. Co tu podać? Czyli konkordne. Spoko. Jezu, muzyka jak z pornola. Wyłącz to. Możesz porobić roboty. O, sprzedaj. Widzisz? Widzisz? Wiecie co? Chyba zamkniemy ten sklep. Bo to on trochę bez sensu tu jest. 6 dzieci bierze ślub. No ciebie chyba pogrzało. Z roboty zabawki. Czerwone tym razem. Zresztą i tak za godzinę do pracy. Chyba. No ty co? Ty do pracy? Ty do pracy? Jedź do pracy. Co ty teraz sobie myślisz? Zostaw tego robota. Wąd do pracy, wąd do roboty, zarabiać na rodzinę, a nie będziemy, będziesz kudy siedział w domu i robił roboty. Kto ci kazał robić roboty? Jezus Maria. Sika ci się, chce wejść, przestań sprzedawać. I sprzedawaj lemoniadę. Co prawda klientów nie ma dzisiaj, ale może ktoś przejdzie i kupi. Dobra. Szybciej, 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 szybciej. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nie wszystkie wskazówki maklerskie są dobre. Fajnie, super, że straciła 188. 188. Co ty chcesz zjeść? Zjeść spaghetti. Aha. Drugie śniadanie. A co to drugie? Makaron z serem. Aha. Makaron z serem. Mamy tosty z serem. Chyba to samo jest. Znaczy nie, to jest to samo. Bez sensu. By było. No, ale cóż. Zawsze coś. Telefon. Aha, telefon tutaj. O, ja się dziwię, że czemu tutaj mam telefon, bo to jest sklep. Oj, nasz pierwszy Simoleon. Dobra. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Szybciej. Sznela, sznela.
Stop. Zostaw to. Fajnie, że zjarał. A, ale bierz to. Weź to, posprzątaj. Nie rozstawiaj tego, kobieto. Chcesz otruć ludzi. Posprzątaj to. To też posprzątaj. Chcesz, żebyś srali w dormitoriach? Jezu, co ja gadam? Ale cóż. Ważne, że można coś zjeść. Spaghetti też będzie dobre. Mam nadzieję, że nie zjarasz tego spaghetti. Co ile ty nie będziesz... Za 3 dni będziesz nastolatkiem. Nieźle. Kulinaria to hobby, którym coraz bardziej się interesuje. Makamy ten. Super! Ty jesteś tempa, czy tylko udajesz? Czemu ona mi machała przed tym, że nie miała miejsca do zrobienia spaghetti, skoro miała wolną kuchenkę? Artur ma swoje urodziny za 2 dni. Super. Bierz to spaghetti i żryj to. Weź talerz. No i tak, na podłogę. Najlepiej. Ach, Simsy dwójka. Wiecie co? Mam pomysł. Sprzedajmy to całe, albo nie, jeszcze nie. Za ileż tam odcinków sprzedamy ten, albo zrobimy inny sklep. Na przykład jak oni wszyscy umrą, to weźmiemy, zrobimy sklep, że będzie on prowadził sklep elektroniczny. O, hej. O, spełniło ci się. O, dobra. Dorasta prawidłowo, spoko, będzie dorastał, będzie. O, niech pan kupi lemoniadę. Nie kupi nikt. Dobra, posprzątaj. Posprzątaj i idź oglądaj. O, Darek zdejmuje słuchawki po zakończeniu kolejnej rundy swojej ulubionej gry międzygwiezdnego cybernastycznego komandosa. Przedtem jednak nie chcę się tego czytać. Podepcz obcego. Awansuje na farmera złota. Super. Farmer złota, a który to poziom? Masz wymaganych 2 przyjaciół rodziny. Chyba, nie pamiętam, czy tak to jest. Pa, pa, pa. Mamy awans. Super. Podwyżkę nawet, ile ty dostajesz na dzień? Na godzinę. Super. Fajnie, super, ręcko, weź posprzątaj. Zimno mi w ręce, kurde. Dobra, skończ już. Przelewać tam lemoniadę, człowieku. Dobra, teraz tak. Co my tam mamy? Stop. Stop, co my tam mamy? My to sprzedajmy, bo to po co mi to? Aha, i weźmy, zmieńmy kolory. To będzie białe, to będzie zielone. Spoko. Teraz weźmy, zróbmy produkcję masowa. Donice, dzbany, tace, wazy. Donice. Jak wyglądają donice, bo zapomniałem. Ty możesz, co ty chcesz. Półka na książki. Przecież mamy półkę na książki. Chyba, że chcesz droższą, to ci kupię. Ale nie obiecuję, że to będzie taka jakiejś najwyższej jakości. To. Regał na książki. No dobra, nie będzie biały. Nie pasuje do... Aha, w cenie 650. Boże, ty to nam odlegasz. Zmień kolor. Taki. No, brawo. Zrobić 6000, spoko. Ale ja chcę, żebyś to... To i to. I to, to, to. O, dokończ. Zniszczę robotę, zabawkę najlepiej. Donice, jak wygląda... Aha, to są te donice. Spoko, weź zrób czerwoną. Jezu, jaka muzyka, chłopcze, wyłącz to, jesteś jeszcze za młody, żeby słuchać takiej muzyki. Już niedługo będziesz nastolatkiem, to będziesz mógł słuchać. Masz, na razie oglądaj dla dzieci. Tara, 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 tara. SimCity, ja to pamiętam. SimCity Deluxe, SimCity 4 Deluxe. Był taki wielki potwór, który łaził i strzelał dyskami i niszczył miasto. Jezu, wspomnienia, dzieciństwa. Robot zabawka. Robot zabawka. Mhm.
Mam katar. Jesteś zmęczony, idź spać, pojutrze do szkoły. A nie, jutro niedziela. Dobra, idź spać. Nie drzyj ryja, że chcesz spać. Przepraszam za moje wyrażanie się, ale... Co? Zepsułaś. Nie sprzedamy tego. Donice, proszę bardzo, robisz teraz to, bo czerwona ci nie wyszła. Stolik z lemoniadą zostaje rozbity. No chyba cię pogrzało. A nie, bo to twoja obawa. Farmer złota, jest. Aha, na razie masz ok. Orety. Sprzedajmy. Niepotrzebne nam to. Dajmy się, dorobimy kasy, prawda? Jezu, jak ja dawno nie grałem w dwójkę. Trzeba coś kiedyś pozmieniać w tym domu. Musimy dorobić. Mam pomysł. Mam pomysł. Musimy kiedyś wykorzystać ten ogród, zrobić jakąś imprezę, ale jest jesień. Woohoo! Super. Stawiaj tą wazę tu i nie gadaj, że nie chcesz. Dobrze. Dobrze. Ty. Jezu, wszyscy. Coś ten. Skończ. Skończ. Zniszcz. Skończ. Weź prysznic syna ten. Syna to prysznica użyj. I to. Ty jak skończysz, to weźmiesz tinker. Aha, to znaczy, żeby majsterkować. Spoko. Dobra, szybciej kończ. Zostaw. Aha, spaghetti ten, dobra, weź to. Ale nie, czekaj. Weź zniszczy donicę. Weź pójdź zjeść razem z nim, ale weź tacę. To połóżmy na ziemię, to robot posprząta. Szkoda, że ona nie jest już czarodziejką. Mogłaby się teleportować szybko, prawda? Tylko mi nie nawal. Gnoju jeden. Nienawidzę cię, ty głupi robocie. W którymś odcinku mi nawalił i mi rozwalił wszystko w domu. Wszystkie śmieci były dookoła. O, romantyczna kolacja we dwoje. O 23. Weź, flirtuj. Poczęstuj kawałkiem. Posmakuj mojego. Prześlij całusa. Baw się, rzuć jedzeniem. Złap kawałek. I znieść toast. Tak romantycznie. Ojku. Patrz. Jeps. Ale śmieszny. Zjedźcie ze spokojem. I teraz idźcie. To śpisz w piżamie. Skończcie żryć. Aha, ty jesteś zmęczony? To idź spać. Dobra, weź to. A czekaj, pies ma pełną miskę. Nie ma. Czekaj, napełnię mu miskę, ale nie ty. Boże, kochany. Nie ty. Ty. Znaczy, wyczyść i napełnij miskę. Wyczyść, napełnij miskę, to i śpi w piżamie. Niepotrzebnie cię budziłem. No. To oni się tu ogarną. A ja mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Odcinki będą trwały mniej więcej 19-20 minut, żeby szybciej się renderowało i szybciej wrzucało na YouTube. Więc ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.